Kolejny mecz pierwszej kolejki polskiej ligi WOTA pomiędzy BKP a NBC. Jeszcze przypomnijmy, że to jest grupa A. Tak, dokładnie, grupa A, rozgrywki z grupy A. Już tutaj Już wybierane będziemy... są czołgi. Tak, odkrywamy Foszt, czołgi. Maszyna. O, proszę, proszę, proszę. Foszt, to się chyba nie spodziewaliśmy. No, nie spodziewałem się też, przepraszam. Obiekt 140. 7. 2 i 7 po NBC stronie. 3 i 7. 3 po BKP. Maszynka. Dwie maszynki. No BKP ma 3 magazynki, NBC mają jeden magazynek. Tak, trzy isy też. Maszynka, obiekt, Quinlin i E4. Zobaczymy, co to będzie. Ale ciekawy jestem tego Fosza, wiesz, w obronie jeszcze tym bardziej. No, może być ciekawie. Stawiam. Może być ciekawie. Dobra, zobaczymy, jak to wygląda. NBC, tutaj mamy Kulmin. Maszynka z jedną biegłością. X7, jedna biegłość. X7, jedna biegłość. X7, jedna biegłość. Na obiekcie 140 krakę, dwie biegłości. E4 bez biegłości. BKP, Daniel Lona. 495 FO 4200 też bez biegłości. Maszynka. Tak, ciftem. Maszynka bez jedna biegłość. Druga maszynka, trzy biegłości, bo Szeiter ma trzy biegłości. I z siódmej jedna biegłość. I z siódmej jedna biegłość. Tu widzimy, że chłopaki i sami siódmymi ciężarami jadą pod górkę. Pilnują B. Przy A zostawili tylko sobie ten rozjazd taki, czy jak wyjadą tutaj, jeśli tam wjedzie NBC, tak, na tego kapa. Czy zdąży? A widzimy, że NBC będzie atakowało kapa. Kapa A, tak? Już tutaj jest ostry push na A. Dwa czołgi zajęły już miejscówkę, schowały się za budynkami. No i widzimy, że teraz szybki powrót do obrony, ale czy chłopaki zdążą? Czy chłopaki zdążą? Kulin zebrał, ale zobaczyli, mamy czołgów na kapie. Stało 14 sekund. Ale tu już środkiem te czołgi też jadą. No dobrze, ale to można poświęcić ten czołg, zobacz. No tutaj myślę, że ciężko będzie zdekapować tak naprawdę. 8 sekund, 7. 5 sekund zostało, 4, 8 sekund. Muszą się chłopaki pozakrywać. Tak, muszą się chłopaki pozakrywać. Oj, tutaj już chłopacy wyjeżdżają, ten środkowy zbiją, to będzie... Zbijają tyle chyba, co trzeba teraz. Tak, teraz zbili. Tak, chyba jednak obrona jednak będzie lepsza w tym momencie. Widzimy, że przewaga już w czołgach jest. Cztery czołgi, drużyny atakujące zniszczone. Czwóreczka już na dożynkach, że tak powiem, i siedem został tutaj schowany za budynkiem. Zabrakło 4 sekund, tak, dosłownie tak, to 4 sekund. Tak, no, 5 sekund, chyba 4 sekundy jakoś było do końca. Chłopacy zdążyli, byłem ciekawy właśnie, czy zdążą. Udało się. No to mamy 1-0 dla BKP, gratulujemy pierwszej mapy. Gratulujemy, zobaczmy, jak to wygląda
Zobaczmy, do obrażenia. Tak się zastanawialiśmy. Zero plus 600. No, Fosz tutaj postrzelam. W tej 300. Po drugiej stronie czwórka 3,5. Czwórka, tak, ładnie, ładnie, czwóreczka. Dobra, mamy 1-0. Aktualizujemy wynik, żeby każdy wiedział. W tej rundzie no BKP postrzelamy, tak? Tam praktycznie każdy mniej więcej się spłacił. Tak, szybki wjazd i dosyć szybko to poszło. Udało się chłopakom wrócić, pozbijać tego kapa. Ale było blisko, ciekawie, ciekawie zagrane. Szybki wjazd na A i było blisko. Pomysł był jakiś tak naprawdę. Nie udało się, ale było blisko. BKP dobrze szybko zrotowało czołgami. No ale NBC może mieć tam mały niedosyt. Po tej rundzie przynajmniej. No zobaczymy, zobaczymy jak to będzie wyglądało teraz w obronie. Teraz NBC będzie się broniło. Tak, po stronie NBC będzie teraz NBC się broniło. Co wybiorą? Jakie czołgi? BKP raczyło nas tym fochem, a no, ale widzieliśmy, że jednak co magazynek, to magazynek. Mimo, że foch, mimo, że foch, ale jednak. No, zaskoczył mnie ten foch, ale swoje zrobił. Najwięcej w drużynie. Dokładnie, dokładnie. Dobra, czekamy na wybór czołgów. Co tym razem chłopaki pożebierają? Ale szybko, szybko, ta pierwsza runda szybko poszła. Ogólnie do trzech wygranych to raczej dosyć szybkie te mecze, tak? No zgadza się, zgadza się. Z tego co tak zerkałem, wyniki na razie były dość jednostronne. No w większości wczoraj chyba jeden był 1-3-1, no i wczoraj 3-2, tak? No właśnie, tak, tak. To chyba Elto, tak, z tego co kojarzę. Tak, tak. A akurat chyba tego meczu nikt nie streamował, więc można sobie pójść trochę w brodę, bo podczas streama na pewno było też sporo emocji mogło być. No, był ciekawy mecz, skoro było 3-2. Tak, skoro mieliśmy mapę dogrywkową, więc rundę dogrywkową, więc emocje pewnie sięgały z zenitu po jednej i po drugiej stronie. Ręce się pociły, jak to wiadomo, jak to jest. Każda pesteczka się liczyła. No i nikt nie chciał pewnie zebrać głupio, tak? Zgadza się, zgadza się. No, wybieramy czołgi. No, po stronie NBC widzimy już E4 i stracimy. UZ-a. T57 Heavy. BKP z kolei 2 i 7 i Chieftain. NBC dwa kolejne czołgi to listy 7. Kurin, Adaśko. Po stronie BKP też 3 i 7 widzimy. Kurin, Chieftain, beczka, maszyna, czyli dwa magazynki. KP no. gra na te magazynki, tak? Poprzednią rundę na 3, teraz na 2. Dokładnie. NBC w poprzedniej chyba jedna maszyna, teraz też jeden magazynek. Tak, T57 Heavy, tak? Dobra, zobaczmy jak te czołgi tutaj wyglądają u chłopaków. Tutaj widzimy Kraken dwie biegłości.
PKP. Oto chłopaki ode mnie pingują góreczkę. Paweczka na górka. Paweczka sama pojechała góreczką. Bardziej to tory chyba będą chcieli. Tutaj mamy, widzimy cztery czołgi. Cztery czołgi na Podzamkowej. Dwa ciężary pojechały tutaj na tory. Z tego co widzę to... Chyba dwa ISy. I siódmy, tak? Chyba. Maszynka. No dobra, chłopacy tam na Podzamkowej czekają. Szkoda, że nie widzimy, czy ktoś został spotkany, bo tak naprawdę ciężko tutaj stwierdzić. Tutaj chłopacy widzimy po ustawianiu. Te 5-7 Heavy w budyneczku stoi. Za dużo nie widać, tak? No właśnie, ciężko to tu ogarnąć. Widzimy, że czwóreczka tutaj. Nie do końca wiem, w którą stronę się ustawić. Raz tu, ale... Chłopaki czekają, pilnują A i pilnują B. A B mamy tutaj trzy czołgi. Nie rozjechało w tej obronie. B mamy trzy czołgi, czy pilnujemy? No tak powiem ci, że tu jest te dwa w okienku. No tak, tak. Ciężko będzie je wyciągnąć, tutaj mamy kolejne. Nie jest na pewno zły pomysł. Nie, całkiem ciekawie tutaj to wygląda, ta obrona, ustawienie obrony. Zobaczymy, co atak wymyśli. Na razie czekają chłopacy. Przypominamy, że opóźnienie streama jest 10 minut, więc na pewno nie ma szans na podejrzenie, kto gdzie stoi. Bo bitwa się zakończy do tego czasu. Tutaj żadnych już, że tak powiem, uwag nie powinno być. Może jakieś zakłady widzimy tam miałeś. Widzimy, że jeden czołg, tutaj maszynka dołącza do beczki na górkę. No i na razie chłopaki wyczekują. Wydaje mi się, że chyba będą próbować atakować tego kapa na B. Na razie chłopaki wyczekują. Tak, u mnie tutaj zaznaczają pod B, że będzie atak pod zamkową. Tak, dokładnie. Ale i chyba dwa czołgi będą puszczone tutaj do środka, pewnie na ten usyp. Żeby się nie dać zamknąć. Tak, widzimy, że tutaj beczka i maszyna górą. Pozostałe czołgi pod zamkową. A tak idzie, ale na razie chyba. Na razie nic tutaj nie zostało raczej wyspotowane. No, ale myślę, że długo nie zostanie, dopóki oni tutaj nie wiadą. Tutaj będzie troszkę problem, bo jak oni wiadą, to. O. Mamy jeden czołg i drugi. Robi się problem, bo nie widzą, co się dzieje, tak? Mamy trzy czołgi na kapie. I dla. Tutaj ekipy broniącej. Tutaj z Valorem będą krasować te czołgi. Dokładnie. Dwa na jeden. Dobra, chłopaki dali. Żeby zbić. Dobrze, zbite. Jadą dalej. Tutaj jest fokus. Ale tu już jest i WZ. Tak, WZ to jest. BKP jeszcze w agreski ma. Więc mogą strzelać, tak?
tutaj znowu będzie ciężko, będzie ciężko. Ciężko będzie, tak, już jest też, zobacz jaka przewaga. Tak. Chociaż HP aż takiej dużej przewagi nie ma. Nie ma aż tak strasznie. Jeden czołg, 1000. Tylko jeden czołg. Dobra, no to widzę. Ci został sam kupiony. No, powiem ci, że przewagę w czołgach ma teraz NBC. Tak, teraz NBC. Tutaj jeszcze nie wszystko stracone. Jak skończą tutaj ten czołg jeden, pochowają się, o. Mają na dwa czołgi zostały tak naprawdę. No, oni nie muszą atakować ich zbytnio, tak? Beczka na przeładunku. Tutaj maszyna. Tylko że maszyna teraz skończy pewnie. ISA 7, tak. Ale teraz chłopacy wiedzą, że maszyna się wystrzelała. Ale IS 7 jednak jeszcze żyje, zobacz, jeszcze przeżył. 3 tam zostało, zobacz. Szczęśliwie, bo szczęśliwie. No i proszę. No i została beczka. Została beczka, która tutaj odjeżdża. Już będzie miała naprawdę problem, żeby beczka cokolwiek zrobić. No bo też wystrzela się. A tu widzimy te 5 heli prawie na talachu. No i musiał skończyć. Podnie ładnie, mamy 1-1. Ale po tym wjeździe na krapa wydawało mi się, że no PKP kontroluje to dosyć. No, powiem ci, po tych pierwszych zniszczeniach, czyli pierwsi, jako pierwsi zdjęli dwa czołgi, wyglądało to na to, że kontrolują, a tu jednak... Proszę, IS-7 4000, E4-ka 3,5, drugi IS-7 3000, naprawdę błękitny, on i ziom, bardzo fajne wyniki. Pan Kaszab na E4-ce bardzo ładnie. No i te 5-7 Kraken też, no, 3000, ładnie, ładnie, naprawdę. Po przeciwnej stronie widzimy, że i siódmy, maszyna też fajnie. No i cała reszta też nie najgorzej, ale tutaj coś nie zagrało jednak do końca. Pomysł był, ale... Tak, w końcowej fazie... Dobra, zaktualizujemy wynik, mamy 1-1. Tymi dwoma czołgami próbowali od razu... strzelać do tych czołgów, które będą jechać zbijać kapa. Dobry pomysł. No ciekawy, ciekawy pomysł. Mamy 1-1. Dokładnie, mamy 1-1. Mamy 1-1. Jakie tu będą mieli panowie pomysły na kopalnię? Na pewno kopalnię zobaczymy dwa razy. To już jest pewne, tak? Więc będziemy jednym z nielicznych, którzy widzą więcej niż 3 rundy w pierwszej kolejce, więc możemy czuć się docenieni. Mam kapem. To jest. Dobrze, dobrze, fajnie. Bo akurat tutaj walka była równana. No wiadomo, jeśli z jednej strony lekka przewaga raz po drugiej, więc... Jest dużo ciekawych. Klany, podobny poziom pokazują, więc no fajnie, naprawdę. Ale przed meczem tam starałem się jako tako sprawdzić te klany, więc spodziewałem się, że może być to wyrównany mecz. Klan mówi, że tutaj za głośno mamy głos z gry. No to już następnym razem wiemy może na ciszy, bo teraz... Ale przyznaję, że głos jest też całkiem nieźle, więc nie powinno być źle. Takich już, wiesz, mastodontów jak my, nie jest źle. O, no.
Staram się te nasze pierwsze streamy w jakiś tam sposób, żeby to fajnie wyglądało, ale... I odsłaniają czołgi. NBC maszyna, obiekt 277. O, tam jakieś śmierdzi się bardzo ze szafie. Zamieniliśmy miejscami się z Manhattanem. No spoko, muszę zrobić. Teraz. Następnym razem obydwaj będziemy w szafie. Następnym razem zrobimy tylko wtórkę i będzie lepsze, bo... Jednak jak widzimy streamy, na nie chodzą na razie. Musimy poćwiczyć. Ale staramy się. Tutaj na czacie widzę wsparcie dla planu NBC. BKP widzimy tak, dwie maszynki, batchat, beczka, czyli cztery magazyneczki, dwa walory i chieftain. Po stronie NBC mamy dwie maszyny, też trzy maszyny, przepraszam, trzy maszyny, batchat, czyli cztery magazyneczki też, IS-7, WZ-ka i obiekt. Na ciężko, chłopacy, jeden medic, tylko. Zobaczymy. NBC jak w poprzednich bitwach po jednym magazynku, teraz aż cztery. No, dokładnie, dokładnie. Kurkę będą musieli zająć. Kraken, maszynka, tutaj maszynka. Trzy maszynki. Obiekt 277. IS-7. Babczacik. BKP, Valor. Valor. Chieftain. Maszynka. Maszynka. AMX. Babczacik. Zobaczmy, jaki chłopacy będą mieli pomysł na grę. Maszyny na górkę, tak. A tutaj... Oj, to chyba się jak najlepiej skończy. Jak najnie ma. Za chwilę chyba drugiej nie będzie. Tak, jestem, wywaliło mi połączenie, wiesz? Remote play mi waliło, musiałem na nowo puścić remote playa, przepraszam najmocniej. Tak, walczy, walczy, nie poddają się. Ale będzie ciężko, no już tutaj przewaga czołgu i HP jest na tyle wysoka, że... Tutaj ta góra została przegrana na samym początku. Tam w zasadzie oddali te dwie maszyny, no... ten wjazd był przegrany. Tak, można powiedzieć, że w zasadzie jest za darmo oddali. Tak, ten wjazd był przegrany i... I to był największy problem. Zobaczmy, jak to wygląda. Jak to wygląda damage'owo. Tak, mamy 2-1 dla NBC. Tutaj przepraszam. Na BKP. Jak te maszynki? Dobra, wynik zaktualizowany. Maszynki
Ale ta jedna, dwa i pół jednak zrobiła jeszcze tam na tej górce. Coś tam zdążyła zrobić jedna tam, zgadza się. To troszkę gorzej Mazura robi się 7. No coś tam nie pykło. Nawet nie wiem, gdzie on tam akurat, chyba jakiś hopus dostał czy co, bo Wydaje mi chyba się, wtedy że mu w ogóle chwilowe. kapował. Może wiesz, on trzymał akurat tą bazę. Wtedy chyba akurat miałem problemy z połączeniem z remote playem. Niestety, no nie ma tych znaczników i tak ciężko latać po tej mapie. Dobra, no to co? To teraz zmiana stron. Teraz BKP będzie atakować. Zobaczymy, co tam BKP pokaże po tej stronie broniącej. MBC po broniącej, BKP po atakującej. Czekamy na wybór czołgów. Przypomnijmy, BKP prowadzi 2-1. Przed nami czwarta runda, druga Tak jak na mówiłeś, kopalniach. zaczyna się, wiesz, pocenie rąk, tak? W tym No momencie jest 2 do tak. 1. Na pewno powinno się łatwiej grać teraz z BKP. No BKP na pewno troszkę pewnie się poczują po tej pierwszej mapie na kopalniach. Szynowa, lerubeczka. MBC, Backchat. dwie maszyny, wasz backchacik. Same magazynki, zobacz prawie. Tutaj też Valor, trzy magazynki, Valor, trzy magazynki, trzy walory po stronie NBC. Po stronie BKP czwarta magazynek. No i po stronie NBC też czwarty magazyn, czyli mamy cztery magazynki i trzy walory po stronie NBC. Co myślisz, że wszyscy na górkę? No, powiem Który ci, że może być lepszy fokus się okaże? niezła jatka na górce może być, to się zgadza. Tak to wygląda. Tak to wygląda. Dobra, tutaj mamy MBC. Walorek, walorek, walorek. Maszyna, maszyna. Trzy maszyny i backchacik. BKP, walor, walor. Chieftain, maszyna, maszyna. Beczka i backchat. Shaper z trzema biegłościami. Zobaczmy, co tu chłopacy. Widzimy, Na że wodę jedzie, Baczat reszta na przejechał górkę. wodę. Tak, Baczat na wodę, reszta na górkę. Po przeciwnej stronie widzimy, że BKP wszyscy na się górkę. nie będzie zastanawiać, tak, będą przejmować swoją Wszyscy na drogę. górkę. No i zaczyna się strzelanie. Dwie maszyny już tam sporo przyjęły od BKP, tak, jednej już nie ma. Ale po drugiej stronie też nie ma. Więc tutaj fokusy poszły po obu stronach. Beczka jeszcze nie przeładowana. Może mieć problem z maszyną. Otóż to. Wiesz, Teraz problem się maszyna. robi, że ten baczat teraz jedzie na tyłek. Tak, jedzie na plecy, tak, widzę właśnie. A tutaj ten baczat Tu jednak od został. wody. Chyba, że teraz. O, już chyba raczej oni się skupią na tych czołgach przed Tak, sobą. panowie, tu na Baczat górce chyba się nie skupią. zdąży, nie zdąży już chyba pomóc. Skupmy się, chłopacy, na tych czołgach. Tak, tutaj jest Został zbyt duża Valor na przewaga. Valor dostaje dwie od Batchata. pluski.
jeszcze jedna kosteczka. Walor skończony. No. I tak jak myślałem, że jednak w BKP. A tu? Proszę, NBC ładnie, góreczkę zajął maszyną. I co, i w pogoni za Batchatem teraz, tak? Tak jak na poprzedniej mapie, poprzedniej rozgrzywce. Batchat został na końcu po stronie NBC, tak teraz po BKP. Ale tu jest. Pełny push, rush na Batchata i na kosteczkę, koniec. A, jeszcze skończył, proszę. Jeszcze skończył, tak. Tak, jeszcze skończył. No i co, no i proszę, mamy 2-2. Emocjonująco. Bardzo fajnie. Widzimy, że domyślowo naprawdę też fajnie. Fajnie, domyślowo. Też chłopaki postrzelały. Proszę, po stronie NBC maszyna błękitny 3600 na walorku 2700, 2800 prawie. On niziom na drugiej maszynie 2,5. Kolejny walor 2,5. I kolejny walor 2000. No tak. Sporo damage'a chłopaki porozstrzelały sobie. A tutaj po przeciwnej stronie BKP, no to Batchat 3600. Jeden walor 3000, 3200. Kolejny walor. Magazynki trochę za mało. Magazynki, tak. IMX tam wjeżdżając na górkę, ten magazyn stała już ciężko. No pierwsza było, maszyna szybko, tak? Szybko zeszła. Tak. Ta pierwsza maszyna zeszła szybko, potem Batchat został na strzała. Przepraszam, nie Batchat, tylko beczka. Która też była na przeładunku i tak naprawdę już maszyna ją skończyła, więc przewaga była na góreczce. Chłopacy się skupili na tych czołgach pod górką. I Batchat nie był w stanie już nic więcej zrobić, tak? Samodzielnie. Ale próbował Batchatem pomagać tam i z wody. I później. No dobrze, no to co? No to kurczę. Bardzo fajnie, czeka nas piąta runda. Mapa dogrywkowa, prochoróweczka, więc fajnie. Zobaczymy, co tutaj chłopacy pokażą. Czy którykolwiek, czy... Ja nawet chciałem to samo zapytać, czy myślisz, że któryś z drużyn zdecyduje się na artę? No nie wiem, powiem ci szczerze, że nie wiem, czy bym się zdecydował. Czy czołgi wieżowe, czy arta? Czy same wieżówki na środeczek? No nie wiem. Ma po prostu dużo, że tak powiem, drugi możliwości dojechania do kapa. Jest trochę tak. Kap jest tutaj w tym miasteczku. Tak. Kap będzie w miasteczku. Jedni będą zaczynali od góry, drudzy od dołu. Ciekawe, czy któryś z drużyn zdecyduje się na push lasem, czy też nie, czy jak. No ciekawe, zobaczymy. Na pewno dużo nam powie też po czołgach, jakie wybiorą. Może bym miał dobrego arciarza, to bym się zdecydował na arciarza. Dobry arciarz. Ciekawie, tak? Dokładnie. Line tylko żeby spotkał. Tylko wiesz jak to jest, jak zobaczysz, że jest arta po przeciwnej stronie, to przeważnie robisz push i tą artę zdejmujesz jak najszybciej, tak? Nie wiem, zobaczymy. Sam jestem ciekawym. Robić push i głupio później gdzieś wyjechać. No. Ale zawsze arta to jest jednak to działo, że tak powiem, jak jest push, no to jedno działo mniej, tak? No bo jest jeden strzał i przeładunek ponad 30 sekund, no to... Ale gdy będzie miała ogarniętą drużynę, która zagra. Zobaczymy, no mówię, no zobaczymy. To jest, będzie jednak, tak, jak fajnie wygrają pod artę. Tak. Ta arta nawet jednym strzałem potrafi cały czołg zdjąć, więc
Znamy takie przykłady, gdzie apekiem trafiają koledzy w niektórych, że... Przelidana na przykład. Też no na na przykład. parkurówce? Można, można. No, znamy takiego, który nawet nie był w stanie nic strzelać. To jest... Widziałem na własne oczy, więc... Dobry arciarz to może zrobić grę, taka jest prawda. Jechać też po dobrego arciarza to przyjemność. Obydwie drużyny trochę się zastanawiają. No tak, tak, zobaczymy. Wiesz, może nie brały pod uwagę, że będą grać dogrywkę. Widzimy, że po stronie MBC mamy Lajcika, RHM-a, BKP, dwa batczaty, maszyna, NBC, dwa walory, trzy walory, dwa konie. No, po BKP stronie ma na magazynki lecimy. Tak, powiem ci, że BKP tak ciężko, ciężko. Nie BKP, tylko NBC. NBC, no. Po drugiej stronie, po stronie BKP widzimy, że bardziej jest nastawione na mobilność. Matczaty będą chciały maszynę. Przejąć tak, tak. Matczaty, maszyny. Zobaczymy. No to co, zaczynamy. Piątą rundę. Życzymy powodzenia jednej, drugiej drużynie. No i niech wygra lepszy, zobaczymy. Za chwilę się okaże, który klan jest lepszy. MKP, tutaj widzimy Valor, Valor, Chieftain, maszynka, maszyna, Batchat, Batchat. No zobaczymy, co tu chłopacy wymyślą. Wydaje mi się, że tym Batchatami to chyba na to może. Lajcik. Lajcik środek będzie spotował. Tak, dwa czaty, jeden do lasu. Trzy ciężary tutaj na góreczkę. Lajdy wyspotował. Widzimy, że ciężary NBC podjeżdżają pod środek. Lajd zrobił robotę. Lajd zrobił robotę, bo wyświetlił wszystkie ciężary. No i tutaj jak pójdzie pusz na te ciężary. To są trzy po tej stronie. Jak są po tej stronie torów, no to wiesz, mogą tutaj wjechać w nich, no są trzy. Aby się zdecydowali. Widzimy, że jeden pojechał. Wymiana jest. Wymiana ognia poszła. Walorowi na dwa strzały. Dwa walory. Na resztkach życia już. Jeden walor z NBC pad, Chieftain pad po stronie BKP. No tutaj widzimy, chłopaki z NBC starają się fokusować. Skupiają się pojedynczo na pojedynczych czołgach, bardzo dobrze. Dobry fokus jest. No, powiem ci, że BKP będzie miał bardzo ciężko, no. 4-2, proszę, Light skończył Batchata i... Za chwilę Lightik też wjedzie ten Heavy, jeśli zobaczy. Tak, kolejny Heavy poszedł. Zostały dwie maszynki. Maszyna na przeładunku. No NBC ma wszystko w swoich rękach w zasadzie, no musieliby strasznie to zepsuć, żeby teraz to przegrać. Tutaj Kranwagen wyjechał, złapał maszynę na ugąsce. No i po maszynie raczej. Tak jest. Została ostatnia maszyna, ale to już jest
dożynki, że tak powiem, dojeżdżają chłopacy. No i co, powiem ci, że dla mnie... Lekkie zaskoczenie, przynajmniej. Lekkie zaskoczenie, tak, lekkie zaskoczenie, ale gratulujemy. Gratulujemy, tak. Dobry fokus, na pewno bardzo dobry fokus był tutaj na proporówce. Tak, tak, bardzo dobry fokus był przy torach. Light wysportował te ciężary. Poszedł push na te trzy, co były po stronie środka. Fokusowali chłopacy ładnie. Po kolei czołgi. Że trochę się zawahali tam, czy wjechać po te czołgi, czy nie. Tak, tak, jeden ruszył, a ta reszta dopiero później trochę, ale później, ale jednak to widzieliśmy, fokus fire dali radę, naprawdę. Tak. No to nic, zmieniamy tutaj punktację. Gratulujemy NBC zwycięstwa. 3-2 dla NBC. Bardzo fajnie się to oglądało. Clanwagon 3700. Light 2,5. Nie spotował. Bardzo dobra. Damage robił. Bardzo dobra, tak. Bardzo dobra gra po stronie jednego i drugiego klanu. Gratulujemy. Fajnie się to oglądało. Powtóreczka będzie też wrzucona. Przyjemny meczyk. No i zacięty. Tak, no i co? No, to już chyba będzie na tyle koniec. Dziękujemy za to, że byliście z nami. No i co? Miło było. Do następnego. Następnym razem jednak spróbujemy chyba z powtórką, bo jak widzimy streamy, coś szwankują, zarówno głos, jak i rozłącza mi zdolną grę, więc raczej będziemy próbowali chyba z powtórką. Ale jak coś, to dziękujemy za to, że byliście, że oglądaliście. Dzięki tutaj Bartuś i dziękuję Morhantan. Miło nam było. Do zobaczenia następnym razem. Trzymajcie się. Hej.